Witam. Chciałbym Wam zaprezentować filmik przedstawiający dość ciekawe owady, straszyki diabelskie. Owady te pochodzą z Peru. Ciało straszyków jest czarne, skrzydła czerwone. Samice osiągają maksymalnie do 8 cm, samce zaś do 5. Długość życia zależna jest od zapewnienia odpowiednich warunków przetrzymania i dostarczonego pokarmu. Straszyki żyją do 8 do 10 miesięcy. Podłoże terrarium powinno zapewniać stałą wilgoć. Najlepiej, żeby to było włókno kokosowe lub torf. Temperatura nie powinna być mniejsza niż 17 stopni i nie większa niż 25 stopni, czyli temperatura pokojowa. Straszyki z chęcią jedzą liście ligustru, dość popularnego u nas żywopłotu. Nie pogardzą również babką, znanym chwastem. Straszyki diabelskie są bardzo żarłocznymi owadami. Ze względu na dużą podatność na stres, należy bardzo ostrożnie podawać świeże liście, usuwając jednocześnie stare. W razie niebezpieczeństwa owady wydzielają nieprzyjemny zapach, który powoduje lekki katar. To by było na tyle. Pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie mojego filmiku.